Słabsze zwierzęta w stadach są przenoszone właśnie na barkach przez pasterzy. Witam, znajdujemy się w Gdańsku w klubie Leon Fitness w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell Fitness, gdzie już od ponad 4 lat, używając przyborów takich jak ciężary kettlebell, maczugi clubbell czy worki bułgarskie, budujemy swoją siłę i wytrzymałość. Tematem tej serii odcinków będą właśnie worki bułgarskie. Półksiężyce wypełnione piaskiem, zrobione ze skóry lub materiałów syntetycznych, służące do treningu siłowego, pliometrycznego treningu siłowego oraz budowania siły uchwytu, która jest podstawą w wychwytanych sportach walki. Zacznijmy od kilku słów historii. Skąd wziął się worek? Kto go wymyślił? Mamy mniej więcej rok 2005. Iwan Iwanow, były zapaśnik klasyczny reprezentacji Bułgarii, w tamtych czasach już trener reprezentacji Stanów, w ośrodku szkoleniowym w Michigan poszukiwał przyboru treningowego, który poprawi dynamiczną siłę oraz inne aspekty potrzebne zapaśnikowi w czasie zawodów, w budowaniu dynamicznej siły, wytrzymałości oraz sprawności, jak i poszerzeniu zakresu ruchu. Iwan Iwanow, zainspirowany słowiańską tradycją bułgarskich pasterzy, przypomniał sobie, jak słabsze zwierzęta w stadach są przenoszone właśnie na barkach przez pasterzy, a młodzi chłopcy na festynach miejskich w Bułgarii bawili się obkręcając właśnie kozy lub owce, trzymając je za ręce, kopyta i nogi dookoła siebie, by udowodnić swoją siłę. Stwierdził, że jest to świetne zastosowanie treningu właśnie pod kątem sportów walki, pod kątem zapasów. Na podstawie inspiracji tą właśnie tradycją stworzył on ten przybór treningowy, który stał się nieodzownym elementem w każdym klubie walki pod kątem przygotowywania zawodników przed turniejami oraz w ogólnym cyklu przygotowań. Worek bułgarski jest wykonany z zewnętrznej warstwy oraz wewnętrznych wkładów wypełnionym obciążeniem. W zależności od celu treningu, od umiejętności zawodnika oraz jego własnej wagi ciała. Uchwyty zewnętrzne to podstawowe do trzymania, taśmy boczne oraz rolki ustawione u góry. Można również wykonać worek bułgarski samemu w domu, ale nie jest on najdoskonalszym rozwiązaniem. Na ogół robi się to ze starych dętek po samochodach. Bardzo często ciężar worka jest rozpoznawany właśnie po kolorze taśm. Taśmy żółte to są worki najlżejsze, 5-kilowe. Taśmy zielone to są worki w granicach 8 kg. Worki czerwone 12, srebrne lub szare 17, brązowe to są 24 kilo. Zależy właśnie od wagi zawodnika i celu wykonywanego ćwiczenia oraz rodzaju ćwiczeń wykonywanych. Czy są to kręcenia workiem, czy są to ćwiczenia bardziej izolowane. Worek bułgarski to nieodłączny przybór w czasie treningu uzupełniającego sporty walki. Buduje on dynamiczną siłę, wytrzymałość, buduje siłę uchwytu, tak potrzebną przy chwytanych sportach walki. Wpływa on na dodatkową pracę i wytrzymałość mięśni rotacyjnych. Poszerza on zakres ruchu obręczy barkowej, poczucie mięśni głębokich oraz poczucie równowagi, tak ważne przy sportach walki. Worek bułgarski to też zmienna rezystencja kątowa, czyli multikątowe podejście do grawitacji. Łamanie dotychczasowych stereotypów w treningach statycznych, gdzie mięśnie pchające lub przyciągające generują pracę z ciężarem. Tutaj worek w czasie kręcenia, czyli wszelkich spinów, kiedy uczymy się odpowiedniego napięcia grup mięśniowych, staramy się przyspieszyć lub też zwolnić pracę worka, uczy nas olbrzymiej wytrzymałości i zwinności, tak potrzebnej w treningach na macie. Pokażę Wam teraz na zachętę kilka podstawowych ćwiczeń, które dokładnie będziemy omawiać w kolejnych odcinkach.